pilot wojskowego samolotu MiG-29 rok zdołał się przed wypadkiem katapultować. Miejsce wypadku bada Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Rzeczniczka MON przekazała w rozmowie z PAP, że stan zdrowia pilota jest dobry, a jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dodała, że jego najbliższa rodzina została otoczona opieką psychologa. Wojsko jest do dyspozycji rodziny tego żołnierza, podkreśliła Pęzioł Wójtowicz. 5 dni i prawie 20 samolotów. NATO przechwyciło nad Bałtykiem rosyjskie maszyny. Rzeczniczka MON poinformowała ponadto, że okoliczności zdarzenia na miejscu wypadku od poniedziałku badają Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, prokuratura oraz żandarmeria wojskowa. Komisja była wczoraj na miejscu bezpośrednio po zdarzeniu, przy okazji realizowania innych zadań w tamtych okolicach, dodała. Jak mówiła rzeczniczka MON, rozbity samolot na pewno dzisiaj nie będzie podjęty z miejsca zdarzenia. Dodała, że powstanie raport zawierający wyniki prac komisji. Na tę chwilę trudno jest mówić o terminie, kiedy mogłoby to być. Na pewno nie dziś, ani jutro, zaznaczyła. Do wypadku wojskowego samolotu MiG-29 rok doszło w poniedziałek wieczorem podczas lotu szkolnego. Około godziny 17:15 podczas podejścia maszyny do lądowania na lotnisku w Mińsku Mazowieckim, utracono z nią łączność. Samolot pilotował 128, letni pilot, startował z tego samego lotniska, na którym miał wylądować. Pilot zdołał się katapultować przed wypadkiem. W poszukiwaniach pilota brało udział co najmniej 200 osób, żandarmeria wojskowa, a także, zgodnie z procedurami, akcje wspomagały policja i straż pożarna. W momencie odnalezienia pilot był przytomny, miał połamane kończyny, został przewieziony do szpitala wojskowego przy ul. Szaserów w Warszawie. W poniedziałek na miejsce zdarzenia udał się wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki, zastępując przebywającego w Afganistanie szefa MON Antoniego Macierewicza. Minister obrony, jak mówił Kownacki, jest na bieżąco informowany o sytuacji. Według wiceministra, obecnie jest zbyt wcześnie, żeby spekulować na temat przyczyn i przebiegu wypadku. Siły powietrzne mają 32 myśliwce MiG-29, połowa z nich stacjonuje we wnętrzny 22. Bazie lotnictwa taktycznego w Malborku, a druga, we wnętrzny 23. Bazie lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Samoloty z Mińska MAS. Zostały w 2014 roku rentgen zmodernizowane. MiG-29 rok to maszyna eksploatowana najdłużej bez jakiejkolwiek katastrofy w powietrzu w historii polskiego lotnictwa. Pierwsze myśliwce tego typu przyleciały do Polski w czerwcu 1989 roku. Incydent nad Bałtykiem. Polskie F-16 rok przechwyciły rosyjski samolot.